Film Nie ma róży bez ognia. To jest opowieść o człowieku. Który próbując żyć zgodnie z przepisami, które się na niego coraz bardziej walą i które coraz bardziej go zalewają i niszczą, doprowadza się tego człowieka do obłędu, do katastrofy, a jednocześnie obok niego istnieje drugi człowiek, który żyje z tego, że umie wykorzystywać przepisy na swoją korzyść i dzięki temu świetnie prosperuje. Przepisy są beznadziejnie niemądre, są nieludzkie. One istnieją dlatego, że ten, który je wymyśla, nie potrafi sobie dać rady z życiem. Wobec tego próbuje tymi przepisami sterować życie tak, żeby układało się zgodnie z jego teoretycznymi założeniami. Takie powiedzmy było założenie filmu Nie ma róży bez ognia.